Namaste, witajcie w nowym astrologicznym roku i weźmy sobie za to łyka soku. Zaczynamy nowy początek. Dzisiaj mam dla Was specjalne czytanie kart, które będzie rezonowało z Wami bez względu na to, w którym momencie życia, w którym roku oglądacie ten filmik, bez względu na to, czy oglądacie go zaraz po jego załadowaniu, czy oglądacie go rok, dwa lata, trzy lata po jego załadowaniu na YouTube'a. Będzie ono żyło wiecznie. Natomiast nagrywam ten filmik z okazji nowego roku astrologicznego w 2022 roku i powiem Wam na początku właśnie trochę o tym, co tu w ogóle się dzieje, bo to jest mega ważny moment, naprawdę jest tak piękny i niesamowity i fascynujący. Więc na koniec mojego gadania o temnowiu, wybaranie, będziecie mieć trzy czytania, trzy różne grupy do wyboru, gdzie przeprowadzę dla Was czytanie. A teraz zajmijmy się tymnowiem wybaranie, który nastąpi 1 kwietnia 2022 roku o godzinie rano, 7:31. Słońce i Księżyc spotka się w 11 stopniach wybaranie. 11, zobaczcie, jak mówi samo przez siebie. Przecież 11 jest właśnie w numerologii oznaką początku, jedynka, a tutaj mamy 4 jedynki, więc to jest jeszcze dodatkowe podkreślenie od Wszechświata, jak bardzo ważny jest to moment, jak duży nowy początek jest to dla nas. Zaczęliśmy nowy astrologiczny rok, ale że tak powiem, to zawsze tak wygląda, że po Sylwestrze musimy chwilkę wziąć głęboki wdech, żeby się nastawić na rzeczywiście to, co chcemy zacząć wykonywać w tym roku. I tak samo było tutaj. Dwa tygodnie temu, no nawet mniej, 21 marca weszliśmy w nowy astrologiczny rok, natomiast 1 kwiecień to jest dzień, od którego naprawdę możemy wziąć się w garść i zacząć podejmować działania. Działania to jest właśnie to słowo kluczowe, dlatego że baran jest pierwszym znakiem zodiaku, jest właśnie związany z działaniem, jest to znak ognisty i on jest właśnie o działaniu, o nawet ryzykowaniu i ja jestem baranem, więc wszystkiego najlepszego też dla innych baranków. Już miałam swoje urodziny 27 marca, więc baran to jest osoba, która chce działać, która jest energetyczna i my właśnie tej energii teraz potrzebujemy wszyscy kolektywnie, by zacząć działać, by zacząć wprowadzać działanie, by spełniać nasze marzenia, ponieważ mamy teraz koniunkcję Neptuna z Jowiszem i to jest fantastyczna energia, ponieważ koniunkcja Jowisza i Neptuna to jest takie szczęście właśnie na tle naszych marzeń. Neptun jest o marzeniach, więc teraz mamy szczęście właśnie w realizacji naszych marzeń, ale Neptun jest taki bardzo pogrążony w tych marzeniach, taki rozmyślony, fantazjuje o nim. Jowisz mówi: super, dodatkowo zbierz wiedzę, rośnij z tymi marzeniami, ale teraz, moi drodzy, wchodzi baran, wchodzi nów wybaranie, który mówi: okej, koniec fantazjowania, zaczynamy działać, więc jeżeli jest coś, na czym się długo zastanawiałaś i chciałaś podjąć działanie względem tego, to jest Twój znak, to jest specjalnie dla Ciebie znak, by zrobić to. Mój wewnętrzny baran mówi: to jest zawsze dobre. To jest zawsze dobre, jeżeli siedzisz i nie możesz podjąć decyzji, by w końcu spróbować. Bo robienie rzeczy wzbogaca nas, daje nam nowe doświadczenia, nową wiedzę. A po co my tu jesteśmy, jeżeli nie po to, by właśnie doświadczać i tworzyć wspaniałe wspomnienia, wspaniałe doświadczenia w tym życiu? Kolejna sprawa. Mega fascynująca. Dwie jeszcze, o których chcę powiedzieć. To jest tak. Obok naszego Słońca i Księżyca, które właśnie są w koniunkcji, bo zawsze koniunkcja ich następuje, kiedy są w nowiu, tak na tym właśnie polega nów. Więc podczas tego nowiu Słońce i Księżyc ustawiają się w tej samej linii. I obok nich, dosłownie tylko jeden stopień od nich, w 12 stopniu, będzie również Chiron. A Chiron jest to asteroida,
która nazywana jest tak zwanym nieuleczonym, zranionym uzdrowicielem. I to mówi nam o tym, że rzeczy, które do tej pory były dla nas raną, które były wręcz właśnie nie do zrobienia, nie do przepracowania, które ciążyły nam, które nas triggerowały, które z jakiegoś powodu bolały nas, mają szansę właśnie w tym momencie zostać uleczone. Że coś, co do tej pory było mega bolesne, stanie się naszą siłą. I na tym będziemy budować ten nowy cykl, te nowe życie, które się tutaj zaczyna. I również niedaleko od naszej koniunkcji Słońca, od naszego nowiu, jest Merkury. Merkury jest w 9 stopniach w baranie. A to oznacza, że my teraz nie tylko czujemy to, ale my również zaczynamy myśleć jak baran, zaczynamy komunikować się jak baran, czyli to będzie nam bardzo, bardzo potrzebne właśnie do tego, by mimo jakichś może przeszkód, które mogą nadejść, iść i komunikować się właśnie z tej pozycji, wiecie, nie egoisty, ale z pozycji osoby, która wie, że coś jest ważne i coś jest nawet ważniejsze niż ja, niż ty, coś jest po prostu ważne do zrobienia i ja stoję za tym, ponieważ ja wiem, że to jest ten moment. I to ja kreuję ten moment i ja się wypowiadam w taki sposób i ja myślę w ten sposób, a nasz umysł jest niesamowicie potężny. I kiedy my właśnie przepracowywujemy te podświadome przekonania dotyczące tego, czego nie możemy zrobić, co jest dla nas niedostępne, to wtedy te wszystkie przeszkody się odsuwają i dzieje się dla nas magia. Więc fantastycznie fajna energia. I jeszcze jedna sprawa, która się tutaj dzieje, ważna, co mnie wzrusza wręcz, to jest, słuchajcie, to, że Księżyc dokładnie w momencie tego nowiu, będzie w sekstylu do asteroidy Westy. Westy w wodniku. Westa jest to asteroida, która mówi, ja w ogóle uwielbiam, ja się fascynuję asteroidami i ona mówi o tym, w którym obszarze życia my oddajemy się. Można by powiedzieć, poświęcamy się. Ale to jest takie poświęcenie, które chcemy zrobić. To nie jest takie poświęcenie, które robimy, ponieważ stawiamy się w roli ofiary i muszę to zrobić. Tak wypada. Tylko to jest coś, czemu naprawdę oddajemy się w naszym życiu. Czemu z natury oddajemy się w naszym życiu. I to oznacza, że te nowe początki będą bardzo związane z tym, co jest naszą pasją, co totalnie kochamy, za czym, jak to się mówi, moglibyśmy pójść w ogień. Więc jeżeli jest coś, co totalnie uwielbiasz robić, ale do tej pory miałaś takie, już wszyscy inni to robią, mi się na pewno nie uda, to za dużo, na przykład za duże ryzyko jest, że mi się nie uda i tak dalej, tutaj jest idealny czas, by podjąć nowe działanie, by rozpocząć nowy cykl, nowy etap właśnie na tym obszarze, żeby nie czekać dłużej, tylko by pozwolić sobie być sobą i poświęcić się właśnie tej rzeczy, której chcesz się poświęcić, oddać i zafascynować ją również innych. Także to jest ta energia mega fajna, mega fascynująca, ponieważ według mnie tutaj dzieją się rzeczy mocno związane z naszym wewnętrznym powołaniem. Rozpoczynają się rzeczy właśnie związane z naszym wewnętrznym powołaniem. A ja, wiecie, że jestem tym zafascynowana. Jestem zafascynowana, by pomóc Wam odkrywać to wewnętrzne powołanie, więc trzymam mocno kciuki. Okej, przejdźmy sobie w takim razie teraz do czytania. Weź głęboki wdech i wydech i pozwól sobie zobaczyć oczami swojej intuicji, która z tych grup jest dla Ciebie. Grupa numer 1, 2 lub 3. Może się tak zdarzyć, że więcej niż jedna z grup będzie z Tobą rezonować. Wtedy nie krępuj się wysłuchać więcej niż jednej grupy. Kiedy będziesz gotowa, przejdź w opisie filmu do czasu czytania Twojej grupy. Do zobaczenia.
Grupo numer jeden, witaj w swoim czytaniu. Piękne serce. Zobaczmy, co się pod nim kryje. Rozkwit, blossoming, również liczba mistrzowska 33. Księżyc w pełni. Więc to, co się teraz dzieje, według mnie, to jest rozkwit czegoś, czego już wcześniej zaczęłaś robić. Coś już robiłaś, być może było to coś związanego z artystycznym wyrazem, z kreatywnym wyrazem, jesteś kreatywną osobą i właśnie to, co zaczynałaś robić, zaczynało kiełkować teraz, w tym nowym cyklu, to, co się rozpoczyna dla Ciebie, to jest totalna eksplozja tego talentu i tego również, że będziesz przyciągać dużo więcej osób do siebie, które będą zainteresowane wspieraniem Cię w rozwoju tego talentu, kibicowaniu Ci i podziwianiu przede wszystkim podziwianiu tego, co Ty robisz. I jeżeli to jest też forma usług, to również właśnie wykorzystaniu z tych usług. Natomiast to, co będzie ważne, to pozwolenie sobie na ten rozkwit. Czyli mam na myśli to, byś płynęła w tym i byś przede wszystkim pozwoliła sobie być sobą. Jeszcze jedna tutaj właśnie, the path, czyli Twoja droga. To, co się teraz dzieje, to jest totalnie przeznaczenie dla Ciebie. To jest totalnie coś przeznaczonego dla Ciebie. To jest coś związanego z Twoim powołaniem, to o czym mówiłam w filmie. Rozwijasz talent, który jest związany z Twoim powołaniem i również to, co więcej widzę, to on będzie Cię prowadził do obfitości, nie tylko takiej materialnej, ale takiej materialnej i również spirytualnej, duchowej, takiego totalnego spełnienia w środku, spełnienia wewnętrznego. Ta droga może nie być najłatwiejsza, bo nic, co łatwe, nie jest dostępne tak po prostu i z tego względu jest tak, że byłoby to za proste. Nie patrz na trudności jako na rzeczy, które Cię blokują, tylko na rzeczy, które Cię rozwijają, jako na rzeczy, które sprawiają, że ty zdobywasz coraz więcej doświadczenia, by móc właśnie wejść na kolejny i na kolejny i na kolejny szczebel. I też wiedz, że nie do końca zawsze ta linia jest taka prosta. Ona czasami idzie jak spirala i to nie jest tak, że się cofasz, ale może czasami tak być, że będziesz mieć takie wrażenie, że się cofasz, bo zobacz, tak jak są fazy księżyca, my przechodzimy cały czas przez cykle i pełnia jest jedną z fazów, kiedy rozkwitamy i zbieramy również plony tego wszystkiego, ale czasami jest też czas na odpoczynek, czasami jest czas na integrację, czasami jest czas na uzdrowienie i tak dalej. Więc obserwuj i ciesz się tą drogą, na którą teraz wchodzisz. To jest coś fantastycznego, bo to jest jakiś Twój naprawdę talent, który zaczynasz mocno rozwijać. Romans również dla Ciebie się zaczyna i podróże, bezpieczne podróże. Och, tu się jeszcze jedna karta ukryła. Trzy aż wyleciały, okej. Więc przed Tobą może się pojawić jakiś romans lub rozkwit miłości, którą już zaznałaś. Budzą się w Tobie również Twoje magiczne moce. Wow, cudownie. Oraz spodziewaj się podróży takich, które będą miłe, przyjemne, które również właśnie będą Cię rozwijać i czuję, że one nawet mogą być poniekąd związane właśnie z tym Twoim talentem. Być może ktoś zaprosi Cię na jakąś wystawę, na jakieś pokazy, na jakieś targi, może występy, gdzie będziesz musiała tam podróżować i tam będziesz mogła właśnie pokazać ten swój talent. Nice, super, okej. Więc kolejna rzecz jest taka, żeby uświadomić sobie, że właśnie ta rzecz, która Cię blokuje, to są te przekonania i są to te myśli, które są wręcz toksyczne, które mogą zabijać Twój potencjał. Więc to, co się teraz dzieje, ponieważ ta karta była przewrócona, dla mnie to jest informacja, że Ty kończysz z tymi myślami. Że Ty już coraz bardziej wiesz, że właśnie
koniec z toksycznymi myślami, które mnie blokują i teraz ja słyszę mój prawdziwy głos. Teraz ja słyszę mój głos duszy, który mówi, to jest mi przeznaczone, rozchylam skrzydła, idę po swoje. I te rzeczy, których się bałam wcześniej, biorę ze sobą jako swoją siłę. Mam wystarczająco w sobie mocy, by się z nimi uporać. I wbijam w ziemię, zakopuję tamto, co mi nie służy. Natomiast tą energię, tą mocną energię strachu jestem w stanie w sobie przetransformować na to, by teraz ona była moją siłą. Ponieważ mogę się bać i mogę jednocześnie działać. Bo to jest to, w jaki sposób dowiaduję się. Dowiaduję się, czy to mi służy. Lepiej spróbować. Taki jest przekaz. Lepiej spróbować, niż żeby się okazało, że nigdy nie spróbowałam i żałuję tego. Jest też jakaś sytuacja, w której właśnie, no właśnie, ty tak czekasz, tak sobie wisisz i czekasz na to, co się wydarzy. Więc to, co by było dla ciebie mocne, to pozwolenie sobie na tą, na tworzenie to kreatywne i na wprowadzenie więcej zabawy do tego. To, co cię wprowadzi w ruch i wprowadzi cię w tą płynność, to będzie wprowadzenie więcej zabawy do tej rutyny, którą wykonujesz, by właśnie pozwolić sobie na ten taki flow artystyczny, a nie przejmowanie się tymi różnymi rzeczami, które tutaj wychodzą. Tutaj w ogóle czuję taką mocną energię lwa. I jeszcze zapytam, na jakim polu życiowym nadchodzą dla ciebie te nowe zmiany? Jeszcze raz. Ale to samo wypadło. Okej, 11. Misja, twoja misja, społeczeństwo, tworzenie również nowych przyjaźni, tworzenie swojej nowej społeczności. Może zaczynasz jakąś nową stronę na Instagramie, na Facebooku albo kanał na YouTubie. Chcesz rozszerzać swoje kontakty, rozszerzać sieci kontaktów i właśnie ludzi, którzy cię wspierają, ludzi, którzy mają podobne zainteresowania jak ty, którzy mają podobną misję, którzy właśnie według mnie doceniają piękno tego artyzmu, tej kreatywności. Więc fantastycznie, bo kiedy masz ludzi wspierających w swoim życiu, to możesz jeszcze mocniej kwitnąć i to jest właśnie przekaz dla ciebie. Dziękuję ci za dzisiejszy czas. Polecam ci również bardzo mocno moją książkę, która już jest w przedsprzedaży o jodze i ajurwedzie dla kobiet. Jest tam mnóstwo również informacji o księżycu i o synchronizowaniu się do faz księżyca, tak byśmy mogły być jak najbardziej produktywne i spełniały swoje marzenia. Mua! Namaste! Grupo numer 2. Co takiego zaczyna się dla ciebie? Zaufanie. Aj, mocne. To jest mocne z tego powodu, że ja czuję, że ty przede wszystkim zaczynasz ufać sobie. Tak? Być może wcześniej miałaś powody, by nie ufać innym ludziom. I to sprawiło, że przestałaś również ufać sobie. Natomiast teraz przypominasz sobie o swojej mocy. Przypominasz sobie, że mogę zaufać swoim marzeniom, swojej intuicji przede wszystkim, temu, co ja chcę zrobić, temu, co ja pragnę. I tu w ogóle idealnie się składa, bo ta karta mówi o Egg Moon, czyli księżycu takim właśnie pierwszym, gdzie zaczyna się nowe życie, bo jajko jest rozpoczęciem nowego życia, symbolem rozpoczęcia nowego życia. I zobacz, wychodzi na to, że ty teraz właśnie jesteś trochę tak jeszcze w tym jajku, ponieważ czekasz na zebranie tej całej siły do siebie, by móc bam,
z niego wyjść. I to, czego potrzebujesz, by wyjść z tego jajka, to jest właśnie zaufanie do siebie. Jak zyskasz zaufanie do siebie, to zobaczysz, że będziesz mogła również wrócić ze zaufaniem do innych, podejmować działania, które będą Cię mega rozwijać, które będą Cię służyć, bo kiedy ufasz sobie, to wiesz, że z tych działań wyniknie dla Ciebie coś dobrego i nie boisz się dłużej nie próbować. Także okej, dużo się dzieje, dużo takich wewnętrznych przemian w Tobie się dzieje. To jest to, co słyszę. Wdzięczność. Wdzięczność to jest dla Ciebie znak właśnie, by być wdzięczną już tu i teraz za wszystko, co się dla Ciebie pokazuje. I oprócz tego dokończyć sprawy, które nie były dokończone do tej pory, właśnie z tą wdzięcznością. Także te procesy, które masz w sobie, które musisz zakończyć, podejść do nich z wdzięcznością, że w ogóle jestem już świadoma tego, co się we mnie dzieje, jestem świadoma tego, za co powinnam się zabrać, co powinnam przepracować sobie i mieć do tego dużo pokory i dużo wdzięczności i działać oczywiście. Oczywiście, bo tutaj mamy taką energię tego nowiu. Jeszcze właśnie, jaki tutaj nam znak wyszedł? Okej, rak, jeszcze raz rzucę rak i lew. Więc właśnie połączenie wrażliwości plus ognia, a to, co jest wspólne, to jest serce, empatia. Empatia to siebie przede wszystkim. To, co się rozpoczyna dla Ciebie, to właśnie uczucie takiego mega zbliżenia się do siebie i tego, co widzę tutaj i czuję jeszcze mocniej, to jest takie pozwalam sobie być, czuję wdzięczność za siebie, czuję wdzięczność za to, że mam siebie i dzięki temu czuję również wobec siebie taką ulgę z tego powodu, że jestem wyrozumiała dla siebie. Jeżeli coś poszło mi nie tak, okej, odpuszczam. Odpuszczam, bo czasami może mi coś nie wyjść. To nie oznacza tego, że już nie mogę sobie zaufać. Porażka jest częścią naszego życia. Kiedy będę sobie ufać i będę mimo wszystko wdzięczna, nawet w tych momentach, kiedy nie wszystko jest super idealne, bo wtedy najtrudniej właśnie jest być wdzięcznym. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy nie jest idealnie, a ja i tak jestem wdzięczna, kiedy zdobywam największą siłę, największą moc i mądrość. Mądrość taką z doświadczenia życiowego. Tutaj też widzę taką sprawę, że Ty się uczysz czegoś nowego. Jest jakaś rzecz, którą zaczynasz i niekoniecznie zaczynasz już, ale nawet może już po prostu nawet dużo się uczyłaś tego i teraz jeszcze mocniej wchodzisz w ten temat, będziesz rozwijać tutaj swoje skrzydła i iść coraz wyżej z tą wiedzą. I bardzo dobrze. To jest tutaj, być może Ty nawet zaczynasz jakiś nowy kurs, jakieś nowe szkolenie lub jakieś nowe studia wyższe. I to jest coś, co sprawia, że czujesz, że otwierają się przed Tobą nowe możliwości. Zobaczmy coś więcej o tym, co to za mądrość jest, z której będziesz korzystać w tym nowym początku. Tutaj dwie podobne sprawy. To jest łódka, która płynie, a tutaj jest rydwan, który teoretycznie stoi w miejscu, ale zaczyna to się wszystko kręcić. Więc dla Ciebie to jest teraz moment, by poruszyć tą łódką. Jesteś z tą swoją mądrością w tym rydwanie czy na tej łódce i teraz musisz wziąć wiosła i musisz zacząć wiosłować, musisz zacząć płynąć. Masz już dużo wiedzy, więc kiedy zdobędziesz zaufanie, weźmiesz wiosła w ręce i zaczniesz wiosłować dalej do swojego celu, do tego,
do swoich marzeń. I co też tutaj jest ciekawe, że ty widzisz, i jakie mogą być plusy tej sytuacji, i widzisz również zagrożenia. Ale nie pozwól, by te zagrożenia sprawiły, że ty całkowicie z tego rezygnujesz, bo tak, mimo że twoje pragnienia są totalnie tutaj mocno istotne. Ta mądrość i ta wiedza będzie polegać na tym, że zastanów się, jak możesz się zabezpieczyć, by nie wydarzyły się te zagrożenia właśnie, kiedy podejmiesz to działanie. Czyli na przykład kup ubezpieczenie na łódkę. Coś takiego. Kolejna sprawa jest taka, że w tym cyklu też czeka cię dużo miłości właśnie od innych osób. I to będzie taka miłość związana właśnie z tym, że oni będą cię wspierać. Znajdziesz ludzi, którzy będą cię wspierać, jeżeli nawet nie właśnie tego jednego. To jest możliwe, że rozpoczynasz właśnie jakiś nowy związek. I ta osoba będzie cię wspierać w tym. Pięknie. I na koniec. Authenticity, czyli autentyczność. I to totalnie tu pasuje. Ponieważ ty przepracowywujesz rzeczy w swoim środku, wewnętrzne, to zaufanie łączy się z tą autentycznością, która od ciebie jest proszona, by zobaczyć, że to jest twój największy zasób. Właśnie autentyczność. I nawet jeżeli właśnie nie do końca uważasz, że już jestem taka idealna, by brać te wiosła i wiosłować, to nie ma to znaczenia, ponieważ nie chodzi o to, by czekać, aż będziemy właśnie idealni, będziemy mieć wszystko przepracowane, będziemy totalnie gotowi na wszystkie możliwości, tylko żeby pokazać się z naszą autentycznością i też z wrażliwością, może nawet z tymi lękami, i powiedzieć o nich. Myślę, że to jest jakiś w ogóle etap związany z domem. Być może rozpoczynasz pracę, którą będziesz mogła wykonywać z domu, lub w twoim domu dzieją się właśnie piękne rzeczy. Może tak, może też w ogóle ta osoba, którą poznajesz teraz, zaproponuje ci, by zamieszkać razem, lub ty zaproponujesz, i tutaj będą się działy nowe rzeczy na sferze domowej, może jakaś właśnie przeprowadzka do totalnie nowego miejsca, lub właśnie nowi ludzie w twoim domu, i w ogóle więcej jakby takiego dobrego czasu, dobrego, komfortowego, miłego, mile spędzanego czasu w domu. No i ostatnia karta, study, czyli znowu mamy właśnie jakąś naukę, jakieś rzeczy związane z czytaniem książek, z poszerzaniem swojej wiedzy, które będziesz odkrywać. Także jestem mega podekscytowana i to jest tylko dla ciebie wiadomość, że to, co zaczynasz tutaj się uczyć, czy rozwijasz tę wiedzę na ten temat, to jest coś, co będzie przynosić właśnie korzyści, tylko pozwól sobie być w tym również autentyczna i pozwól sobie zaufać, że to jest twój wybór i że to, co muszę zrobić, to wziąć wiosła w ręce i zacząć wiosłować. Mega, mega ci dziękuję za ten wspólny czas i polecam ci również moją książkę nową, która już jest dostępna do zamówienia, Obudź w sobie boginię. Jest tam mnóstwo wiedzy, między innymi o księżycu, jak się zsynchronizować z księżycem, by osiągać swoje marzenia i pragnienia. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Namaste. Grupo numer 3. Co tam dla ciebie się chowa w tym nowym cyklu? Wow! Mocne. Wiara. Wiara to jest coś, co przed tobą się odkrywa. To jest wiara w swoje możliwości i wiara w to, że wszechświat mnie wspiera. To jest to, co czuję. Tutaj od razu jest nawiązanie do płodności i do kobiety w ciąży. To niekoniecznie może oznaczać fizyczną ciążę, chociaż może dla niektórych z was.
Natomiast dla większości z Was będzie to, będzie to oznaczać nowy projekt i nowy wytwór Was jako integralnej części Wszechświata. Więc to, co się w Tobie rodzi, to jest wiara w swoje możliwości i wiara w to, że Ty jesteś tutaj po coś więcej. Wiara, że Wszechświat Cię wspiera i możesz realizować swoje marzenia. Co to więcej? Co tutaj więcej na karty? Może mogą powiedzieć o tym. Kolejna karta, która wypadła, to Boundaries, czyli granica. Okej, być może było coś właśnie, co sprawiło, że ta wiara była mniejsza wcześniej. Były jakieś przeszkody. Były jakieś przeszkody i to sprawiało, że już nie wiem, czy ja mogę w to wierzyć, albo nigdy nawet nie byłaś nauczona wiary w siebie. Natomiast te granice mówią mi tutaj o tym, że Ty nie wpuszczasz już do swojego życia ludzi, którzy Cię ograniczają, którzy właśnie zabierają Ci tą wiarę w siebie. Nie wpuszczasz już do swojego życia dłużej, nie pozwalasz, nawet niekoniecznie nie wpuszczasz, ale nie pozwalasz, by ta negatywna energia innych osób do Ciebie dochodziła. To, że ktoś nie uważa, że powinnaś coś robić, to nie znaczy, że nie powinnaś tego robić. To jest tylko jego opinia. Ty wiesz lepiej i jesteś w tej bańce, ale ta bańka jest dobra dla Ciebie, ponieważ ta bańka Cię chroni. Ta bańka sprawia, że Ty masz swoje standardy i Ty masz te standardy dla wszystkich. Dlatego jeżeli jakaś osoba nie jest wspierająca dla Ciebie, a Ty chcesz siebie wspierać, ponieważ Ty chcesz wierzyć w siebie, no to nie dopuszczasz jej wypowiedzi do swojego głosu, no bo to by Cię ograniczało. Więc postaw granicę w tym nowym cyklu, ponieważ te granice sprawią, że Ty będziesz mogła wrócić do swojej wiary, do wiary w siebie, nie słuchając innych osób, którzy mieliby jakieś według nich dobre rady, ale tak naprawdę oni nie wiedzą, czego Ty chcesz. Oni nie wiedzą Twojego środka. I nowe początki, i wypadła karta początków. I tutaj piękna brama, piękny ogród, więc to jest dla mnie wejście do nowej przestrzeni w Twoim umyśle. Do nowej przestrzeni w Twoim myśleniu, że wychodzimy z tego właśnie myślenia takiego zanurzonego w czarnych chmurach, wchodzimy do miejsca, gdzie wychodzi słońce. Więc jeżeli zmagałaś się wcześniej z depresją lub z jakimiś innymi mentalnymi problemami, to w tym cyklu to jest dla Ciebie znak, że tworząc te wspierające granice, kultywując wiarę w siebie, zobaczysz świat zupełnie z nowej perspektywy. Bo my tworzymy świat w swoim środku, więc ja oczywiście wiem, jakie to jest ważne, by pracować właśnie nad tym, jak ja się czuję, jakie jest moje zdrowie psychiczne. I to się dla Ciebie poprawia, także bardzo się cieszę. Natomiast znowu tu mocna energia, ponieważ karta wieży, więc ten nowy początek i to budowanie tych granic, by wejść do tego nowego miejsca w Twoim środku, będzie się wiązać z budowaniem jakichś zupełnie nowych podstaw, zupełnie nowej konstrukcji, fundamentów właśnie. I to jest związane z tymi granicami. Te fundamenty nowe, które musisz podstawić, są na temat tego, w co wierzę. W co wierzę na temat swojego życia. Na temat tego, jak Wszechświat dla mnie pracuje, na temat innych ludzi również. Więc wow, no naprawdę mocny nowy początek, nowy cykl. I jeszcze jedna wiadomość dla Ciebie jest taka, że będziesz mogła mieć takie przeczucie, że nad czymś mocno się starasz,
próbujesz, by to rozkwitało, a to tak nie do końca idzie. Więc wiadomość jest taka, że kiedy przejdziesz przez ten moment, przez ten okres czasu, zobaczysz, że to miało większy sens, że to Ci przyniosło duże korzyści. Tylko nie bój się poprosić o pomoc. Nie bój się poprosić o pomoc kogoś, kto wierzy, że mógłby Ci pomóc, lub nawet pójść właśnie do specjalisty w tej kwestii. Tu jest również karta rycerza różdżek, który jest właśnie o działaniu. I te dwie karty są o działaniu. Więc to mówi o tym, by wyznaczyć sobie cel. I być może wyznacz sobie po prostu jeden cel na razie, który chcesz spełnić, i niech ten cel buduje wszystko inne. Niech buduje te inne podstawy. Na pewno jest taki cel, który jak jeden się uda, to zobaczysz, że dzięki niemu będą się dziać również inne wspaniałe rzeczy. Więc pomyśl nad tym, co takiego to mogłoby być dla Ciebie, i idź tam, bo wiem, że Ty masz takie pragnienie, by właśnie zacząć to robić. To ciekawe. Kolejna karta, która wypadła dla Ciebie, to jest właśnie budzenie Twoich magicznych mocy. I to samo miała druga grupa, więc tu widzę, że mnie oglądają ludzie mocno utalentowani właśnie w magii, co jest cudowne. I myślę, że ta magia też tutaj wyskakuje, dlatego że ona będzie Ci pomocna właśnie w wytworzeniu tych rytuałów dla siebie, które będą pielęgnować te granice i pielęgnować Twoją wiarę w siebie. I jeszcze jedna karta, Divine Guidance, totalnie pamiętaj o tym, że cały czas jesteś pod ochroną, masz wokół siebie przewodników duchowych, Twoich guide'ów, którzy wspierają Cię, którzy chcą, byś właśnie mogła przepracować te rzeczy w swoim umyśle i mogła zbudować od początku te fundamenty, solidne fundamenty. Oni z Tobą przy tym są, oni Cię przy tym wspierają. I pamiętaj, że ta praca, którą wykonujesz nad sobą, to nie jest tylko praca dla siebie, ponieważ kiedy Ty okiełznasz, że tak powiem, te rzeczy w sobie i zaczniesz właśnie wychodzić z tego mroku, będziesz mogła robić rzeczy, które będą wspierać całą ludzkość. Całą ludzkość. Dlatego masz też tak dużo tych przewodników przy sobie. I miejsce, które również wyznacza to, gdzie się będą działy zmiany, to jest właśnie rutyna, szósty dom. Czyli takie rzeczy, które robisz na co dzień, Twoja rutyna, Twoje nawyki, to się będzie zmieniać. Więc wprowadź w ogóle jakieś nawyki, które właśnie będą wspierać Twoje zdrowie mentalne. Może medytację, może yoga, może spacer rano. I również takie rytuały dla ciała, zdecydowanie, by dbać o pełnię tego ciała. I coś z pracą może również się zmienić, ponieważ szósty dom mówi o pracy, do której chodzimy codziennie, czy 5 dni w tygodniu, i o naszych współpracownikach. Więc to są wiadomości, które mam dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo za ten wspólny czas. Chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że jest już w przedsprzedaży moja książka na Empiku, w której między innymi opisuję właśnie księżyc i jak synchronizować się z fazami księżyca, by osiągać swoje cele i marzenia. Dziękuję Ci bardzo za ten wspólny czas i życzę Ci wszystkiego dobrego w tym nowym początku. Namaste.